Cześć, witam. Papa z Pizzeria 4. Kolejny odcinek z podsumowania naszej serii. Już odcinek 7. Do 7 odcinka wy wybieraliście klienta, z którym jest ten film. Dobra, więc tak. Na początek oczywiście informacja, z kim odcinek był odcinek, cała seria, z kim była robiona, kto był szefem, oczywiście Roy. I przejdźmy dalej. A siódmą osobę, którą wybraliście w ankiecie, to była Peggy. To ona jest siódmą osobą, nie? Peggy. Wybraliście największą ilością głosów w ankiecie. I tak, Peggy lubi oliwki oraz cebulki, chociaż w odwrotnej kolejności ja to powiedziałem, niż jest napisane, ale no, cebulki i oliwki lubi Peggy, a w jakiej kolejności to wypowiedziałem, to już jest tam mało istotne. Pizza Peggy wygląda w następujący sposób: 4 cebulki, do tego 6 oliwek. Cebulki na całej pizzy, a oliwki tylko na prawie całej pizzy, bo w czwartej ćwiartce nie ma być oliwek. W lewej górnej ćwiartce oliwek nie ma być. Około 20 sekund w piecu i 8 kawałków. Po zrobieniu pizzy wygląda w ten sposób. Przejdźmy teraz dalej. Nasza Peggy po raz pierwszy przyszła w dniu 44. No i zobaczmy, jak to wyglądało spotkanie. Peggy. No tam pokazywałem, w którym miejscu w książce Peggy się znajduje. I tak, 4 cebulki na całej pizzy. Pierwszą była osobą w tydniu, dniu 44. To co? Pokrojone. I przejdźmy dalej. Tam w sumie nie było seteczki za czekanie i nie było seteczki za krojenie, a reszta była. Kiedy Peggy zdobyła medal brązowy? W dniu 49, czyli w dniu, w którym przyszła, potem 5 dni kolejnych i ma medalik, czyli gdzieś w którymś dniu chyba nie było jej, nie? 44, 5, 6, 7, 8, czyli pomiędzy dniem 44 a 49, w którymś dniu jej nie było, w którymś dniu jej nie było. I tak, w 49 dniu brązowym medaliku nie zdobyliśmy. Wtedy była drugą osobą, zaraz po tym, jak Karl zamówił, to Peggy zamówiła. A po Peggy w kolejce stał Mitch. Dobrze. Ha, kroimy. Na 8 kawałków. No, łapeczka w górę, nie? Ani jedna setka tu nam nie wyszła. Okej, Peggy, kiedy srebrny medal został u niej wbity? Dzień 56. Jak pamiętacie, ostatni odcinek był z Bruny Romano, nie? I tam też był dzień 56 wspomniany.
No, przy niektórych postaciach się będą powtarzać te dni. Nawet dwa odcinki z rzędu takie mogą być. I tutaj Peggy jest 10 w dniu, kiedy zdobyła srebrny medal. Tak, tutaj zamówienie Peggy 10, a dostaje jako 9. Tutaj też łapeczka w górę. Srebrny medal, przejdźmy dalej. I złoty medal, kiedy został zdobyty? W dniu 87. O wiele później niż... pomiędzy przyjściem jej pierwszą wizytą a zdobyciem brązowego medala było tam 6 dni, nie? 6, dobra, 5 dni niech będzie. 6-5 dni, dobra. 6 z kolei to był dzień, kiedy Peggy przyszła po brązowy medal po dniu odblokowania. Potem 56, czyli kolejne 7 dni. I przyszła po... oj, ale przyspieszyłem. I przyszła po medal srebrny. Później po złoty w dniu 87. Kiedy po raz ostatni przyszła, bo 26 zamówień jej wydaliśmy. W dniu 130 była po raz ostatni. W dniu 130 była czwarta. Tak się wtopiłem w tą matematykę, że aż... nie zwróciłem uwagi, jak... jaka była ocena przy zdobyciu medala złotego. Także wróćmy. To będzie taki nietypowy odcinek, że wracam się do tutaj, do tego, do dnia 87 i teraz opowiem wam, jakie to były wyniki. Skoro mogę się cofnąć, to się cofnijmy. Była wtedy 9 osobą, nie? Peggy wtedy zdobyła złoto. Krzywa pokrojona, ale... taka natura. Tutaj nie wyszło... raczej wyszło tylko za układanie 100%, a w innych to już nie było seteczki. Dobra, teraz jeszcze raz dzień 130. W którym to ona po raz ostatni przeszła? To jest pierwszy odcinek, gdzie coś powtarza. Chociaż nie, w odcinku poprzednim też coś powtarzałem. Też było... W jednym fragmencie było powtórzenie. Ale no, powtórzenie może być. No, można powtarzać. Myślę, że mogę powtarzać, nie? Pozwalacie mi powtarzać. Na pewno mi pozwalacie. No, tutaj czwarta osoba to była Peggy. I to wtedy ją ostatni raz obserwowaliśmy, chociaż tutaj... wyszło nam 100% zaczekanie. I podsumowując naszą postać Peggy, 44 dzień to pierwszy dzień jej wizyty, 49 dzień zdobycia brązowego medala, potem srebrny w dniu 56, złoty w 87, ostatnie zamówienie w dniu 30 i pizza. 6 oliwek na całej pizzy z wyjątkiem ćwiartki lewej górnej. 4 cebule na całej, krojenie na 8, 20 sekund w piecu i 26 takich pizz dla Peggy przez całą naszą serię z pizzerii 4 wydaliśmy.
I w następnym odcinku jest klient, który został wysłany przez koło, czyli James. I to z nim będzie ósmy odcinek z Papa z Pizzerii 4. I w tym momencie mogę już podejmować decyzję, kogo wybiorę na odcinek 9, bo na odcinek 9 jest kolej na to, abym ja wybrał jakiegoś klienta, więc niedługo się dowiecie. Na pewno przed wypuszczeniem odcinka z Jamesem się dowiecie, kogo ja wybiorę. Cześć!